Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mam taki radiowy głos, to jestem strasznie przeziębiony. Ann Bernick, konsolki tej firmy w rękach miał już chyba każdy techowy lub choć trochę techowy twórca na YouTubie. I nie powiem, od dawna kurciło mnie, żeby zamówić sobie model RG35XX, tym bardziej, że nie jest to szczególnie drogi sprzęt. Kosztuje jakieś 180 zł, dzięki czemu znajduje się w zasięgu niemal każdego przeciętnego zjadacza chleba. Na szczęście w wyniku przyjemnego splotu dwóch wydarzeń nie musiałem kupować sobie tego sprzętu samemu. Jeszcze przed nowym rokiem odezwali się do mnie nasi ulubieni łowcy Chin z zapytaniem, czy byłbym zainteresowany przetestowaniem odświeżonej wersji sprzętu i to odświeżonej niebagatelnie, bo Ann Bernick RG35XX Plus może pochwalić się solidnie podkręconymi podzespołami. Z najważniejszych warto wymienić powiększenie pamięci RAM z zaledwie 256 MB do 1 GB, przesiadka z przeszło 10-letniego procesora ATM 7039, pamiętającego jeszcze czasy Androida 4.2, na sporo nowszy H700, wypuszczony około 1,5 roku temu. Powiększono także baterię z 2600 mAh na 3300 mAh, co ma się przekładać na nawet 8 godzin użytkowania. Z innych usprawnień warto wymienić również Wi-Fi, 5G oraz obsługę Bluetooth w relatywnie powszechnym standardzie 4.2. I wspominam o tych zmianach, bo myślę, że mogą one istotnie wpłynąć na wydajność pomiędzy wersjami, ale jednocześnie chcę zaznaczyć, to nie jest materiał porównawczy. Chcę przedstawić swoje wrażenia z mojego pierwszego kontaktu z już odświeżoną wersją. Dlatego obejrzyjcie ten materiał do końca, jeżeli właśnie takiej perspektywy szukacie. Natomiast jeżeli macie na przykład w swoich zbiorach poprzednią wersję, to chętnie przyjmę wasze spostrzeżenia w komentarzach. Dla tych, co zawędrowali tutaj nie wiedząc, czym jest Ann Bernick i jego konsolki, parę słów wyjaśnienia. Ann Bernick to firma, która od jakiegoś czasu zyskuje sporą popularność w gamingówku za sprawą niedrogich, ale całkiem przyzwoicie wykonanych konsolek, które często swoim wyglądem nawiązują do klasyków gatunku. Jednak głównym punktem sprzedażowym, nie ma co ukrywać, jest fakt, że to małe kombajny wydajnościowe, które są w stanie emulować gry od ery NES-a przez rozmaite automatówki po relatywnie nowe, przynajmniej z mojej perspektywy, gry z PlayStation Portable, czyli ukazujące się w drugiej połowie lat 2000. I to już byłby całkiem ciekawy punkt sprzedażowy, gdyby nie kolejna, raczej znajdująca się w moralnie szarej strefie kwestia. Model, który otrzymałem, przyszedł w pakiecie z dwiema kartami wypełnionymi ROMami gier, do których powątpiewam, że firma Ann Bernick ma prawa dystrybucji. I nie jest moim zamiarem odgrzebywanie odwiecznej wojny dotyczącej tego, czy tak wolno, czy nie wolno, czy ktoś się przejmuje tymi starymi IP-kami, czy nie, ale z recenzenckiego obowiązku was o tym informuję. Jakie zatem towarzyszyły mi wrażenia przy rozpakowywaniu? Pozytywne. Konsolka przyszła do mnie w pudełku rozmiarowo zbliżonym do tych, w jakich teraz sprzedaje się telefony. W opakowaniu znalazłem niewielki kabelek typu USB, niedużą instrukcję w języku angielskim i chińskim oraz, co nie ukrywam, przyjąłem z pewną dozą przyjemnego zaskoczenia, przyzwoity samoprzylepny protektor na ekran oraz dwie ściereczki. Kształtem RG35XX nawiązuje oczywiście do serii Game Boy, choć rozmiarowo jest zauważalnie mniejszy od klasyków w serii. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to czarna, transparentna obudowa, co na mnie działa podwójnie, bo zawsze podobała mi się ta estetyka. Ale jeżeli wam to nie odpowiada, to Model Plus dostępny jest również w kolorze białym oraz szarym. Jakość wykonania jest lepsza niż bym się spodziewał po zabaweczce w tym przedziale cenowym. Plastik jest gruby i nie gnie się w palcach. Klawisze chodzą gładko i przyjemnie, a jako że urządzenie emuluje wiele sprzętów, ich układ przypomina połączenie przenośnych konsolek od Nintendo z generycznymi padami. Podoba mi się też bateria. Sama bateria wytrzymuje według producenta do 8 godzin, w moim wypadku było to raczej 6-7, ale to nadal dostatecznie dużo, żeby się pobawić, a w razie czego konsolkę naładujecie nawet z powerbanka. Bateria również jest bardzo łatwa do wymiany, bo jedyne co stoi na przeszkodzie, to jedna śrubka. To, co jednak zrobiło na mnie największe wrażenie, to ekran. Na papierze 3,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 640x480 pikseli nie powala na kolana, ale w połączeniu z technologią IPS, w jakiej wykonany jest ekran, kolory są żywe, kąty patrzenia bardzo wygodne, a relatywnie nieduża rozdzielczość praktycznie niezauważalna, biorąc pod uwagę mały ekran. Ale ciężko narzekać na brak jakości HD oraz wyższej. Jestem przekonany, że maszynce dużo łatwiej emulować gry w rozdziałce zbliżonej do natywnej, a graczom szukającym nostalgicznego powrotu do dzieciństwa raczej nie będzie to przeszkadzać. Wbudowany głośniczek raczej nie zadowoli żadnego audiofila, ale jest absolutnie wystarczający do tego, żeby komfortowo obcować z emulowanymi gierkami.
Jeżeli jednak wam to nie wystarcza, to ucieszy was prawdopodobnie wiadomość, że konsolka posiada wbudowane gniazdo jack, więc możecie podłączyć albo słuchawki, albo jakiś inny zestaw audio. Dobra, pora na to, co kryje się w środku. Zaraz po uruchomieniu wita nas może nie spektakularne, ale przejrzyste i responsywne menu, pozwalające nam na wybór konsoli i gry, na którą mamy ochotę. A do tego zakładki ulubione, historia, wyszukiwarka oraz ustawienia. Sprawdziłem, czy istnieje możliwość wyboru polskiego języka, ale z europejskich dostępne są wyłącznie angielski i hiszpański. Zatem to, co interesuje nas najbardziej, to gierki oczywiście. Na dostarczonych mi wraz z konsolą kartach pamięci znajduje się zatrważająca liczba równo 13,5 tysiąca tytułów. Nie wiem, ile z nich się powtarza, ale mogę z dużą dozą pewności powiedzieć, że mniej niż na słynnych kartridżach 99999 w jednym. Tutaj też słowo dla tych, którzy po usłyszeniu 13,5 tysiąca gierek odpalili przeglądarkę i wrzucili już konsolkę do koszyka. Z tego, jakie dochodzą do mnie wieści, zamówienie zamówieniu nierówne. Nie wiem, z czego to wynika, ale czytałem w internecie, że liczba i jakość gier załączanych na kartach potrafi bardzo się różnić, dlatego chcę, żebyście mieli to z tyłu głowy, jeżeli zdecydujecie się na kupno. Jak zaś prezentują się gry? Nie bez pewnych potknięć, ale ogólnie całkiem dobrze. Ograłem paręnaście, skupiając się głównie na tych bardziej wymagających sprzętowo, sprawdzając, jak sobie poradzą, i mogę z czystym sercem powiedzieć, że nie natrafiłem na żadne ścinki czy spadki wydajności. Pograłem sobie w Diablo, Crasha Bandicoota, Gran Turismo, Tarzana czy GTA 2 i wszystkie chodziły bez zarzutu. Największy zawód spotkał mnie tylko, gdy chciałem odpalić Alien Shootera, w którego zagrywałem się za dzieciaka, ale po kliknięciu zamiast niego moim oczom ukazał się MDK? I nie zrozumcie mnie źle, to świetna gra, właściwie nawet lepsza niż Alien Shooter, ale nie czaję, co tu się właściwie wydarzyło. Mam też kilka innych uwag. Po pierwsze, dla tych, którzy nie mieli do tego czasu styczności z tego typu sprzętami. Jak wspomniałem, układ przycisków przypomina odrobinę ten z konsolek Nintendo. Natomiast konsolka emuluje szereg często bardzo rozbieżnych tytułów na rozmaite platformy. A to oznacza, że gdy tylko przejdziecie z menu do emulacji gry na np. PlayStation, sterowanie potrafi zmienić się znacząco i wymaga chwili do przyzwyczajenia się. Druga rzecz, którą zauważyłem, nie każda gra działa od strzała. Co mam na myśli? Na przykład odpalając Diablo na PS1, parę razy zdarzyło mi się, że gra nie reagowała na przyciski w menu. I oczywiście jest to najprawdopodobniej wina emulatora i nic, czego nie może naprawić reset, ale chcę o tym wspomnieć, żebyście mieli pełniejszy obraz. Zatem podsumowując, czy Ambernic RG35XX Plus to dobra konsola? Biorąc pod uwagę cenę, a ta zgodnie z poradnikami na stronie łowców Chin wynosi 240 zł, to moim zdaniem bardzo dobra. Jest wykonana solidnie, użytkuje się przyjemnie, podczas paru tygodni zabawy nie znalazłem właściwie żadnej wady, która sprawiłaby, że stwierdziłbym, że nie warto jej kupować. Poza tym przypominam, że macie też całkiem szeroki wybór, jeżeli chodzi o cenę i kształty. Nadal dostępna jest popularna wersja bez plusa w nazwie, jakieś 60 zł taniej, która wygląda równie dobrze i robi niemal to samo. Jest również praktycznie ten sam model w wersji handheldowej, czyli umieszczający kontrolery po bokach, ciut droższy, ale dorzucający joycony, bardzo przydatne w emulacji wielu gier. Ergo, to bardzo fajna zabaweczka, czy to na prezent dla geeka, czy jako gadżet do naszego kącika gracza. Mój na pewno znalazł sobie szczególne miejsce w moim gamingowym serduszku.